5 listopada wspominamy świętych Elżbietę i Zachariasza, rodziców świętego Jana Chrzciciela. Według Ewangelii świętego Łukasza Elżbieta pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku, urodziła Zachariaszowi syna. Jej brzemienność, pozostawiona w kontekście zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, miała być dowodem, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Kiedy Elżbieta była już w 6 miesiącu ciąży, odwiedziła ją jej kuzynka Maryja. Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”. Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania. Święta Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych. Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela. Pochodził z 8 klasy kapłańskiej Abiasza. Były 24 klasy wywodzące się od Aarona, brata Mojżesza. Klasy te ustanowił król Dawid dla uregulowania kolejności służby Bożej w świątyni. Cerkiew prawosławna, obchodząca do dzisiaj święto wprowadzenia Boga Rodzicy do świątyni jerozolimskiej, utrzymuje, że Zachariasz był tym kapłanem, który 3-letnią Maryję wprowadził do Świętego Świętych, miejsca zastrzeżonego dla kapłanów. Tradycja zachodnia nie wspomina o tym wydarzeniu. Na kartach Biblii Zachariasz przedstawiony jest jako sprawiedliwy mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie w Ankaren niedaleko Jerozolimy. Kiedy wyznaczony przez losowanie składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się archanioł Gabriel i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowierzania został porażony niemotą. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię Jan. Ewangelia świętego Łukasza wkłada w jego usta hymn Benedictus, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja zachodnia nie podają o jego rodzicach żadnych informacji. Zapewne Zachariasz opuścił ziemię, gdy Jan był jeszcze chłopcem. Tradycja kościołów wschodnich opowiada, że gdy król Herod rozkazał, aby wszyscy chłopcy w wieku od 2 lat w Betlejem i okolicy zostali zabici, sprawiedliwa Elżbieta ukryła się wraz z synem w górach. Żołnierze próbowali dowiedzieć się od Zachariasza, gdzie jest jego syn, jednak ojciec nie zdradził tej informacji. Zabito go więc pomiędzy świątynią i ołtarzem. Sprawiedliwa Elżbieta miała umrzeć 40 dni po swym mężu, a święty Jan Chrzciciel, ochraniany przez Boga, miał przebywać na pustyni aż do dnia swego ukazania się narodowi izraelskiemu. Cześć rodzicom świętego Jana Chrzciciela oddawano w kościele od dawna i to we wszystkich obrządkach. Ciało Zachariasza, odnalezione cudownie 11 lutego 415 roku, przewieziono do Konstantynopola, gdzie ku jego czci wystawiono bazylikę. W Rzymie, w Bazylice Laterańskiej, ma się znajdować relikwia głowy świętego Zachariasza. Tradycja nie wspomina natomiast o relikwiach świętej Elżbiety. W ikonografii święty Zachariasz, podobnie jak święta Elżbieta, występują w cyklach poświęconych Janowi Chrzcicielowi. Atrybutami świętego Zachariasza są gałązka oliwna w ręce, imię Jan, czasami bywa przedstawiany na ośle jako zapowiedź Chrystusa triumfującego w Niedzielę Palmową. Święta Elżbieta ukazywana jest często w scenie nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny lub tuż po urodzeniu świętego Jana. Rzadko występuje osobno. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętych Zachariasza i Elżbiety, których pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.